Zobaczcie, ile śniegu napadało przez noc. Ja się bardzo cieszę, ale pewnie wszystko dzisiaj stopnieje niestety. Ale jest pięknie. Hej, jestem już w centrum, bo idę załatwić jedną rzecz. Idę odebrać torebkę. Torebkę, na którą czekam, słuchajcie, chyba od sierpnia. Nie pamiętam, kiedy ją zamawiałam. W każdym razie czas oczekiwania jest właśnie taki. Więc trochę się naczekałam. Mam nadzieję, że będzie fajna. Powiem wam, że dzisiaj mam kiepski dzień, naprawdę kiepski. I pewnie też tak czasem macie, że po prostu chcecie, żeby ten dzień się skończył. Po prostu. Ja mam nadzieję, że wrócę do domu i będę mogła odpoczywać. Mam ochotę sobie, słuchajcie, włączyć, nie wiem, jak miłość. Dobra, idziemy. Odwiedziłam starówkę, ale już wracam. Szukam sklepu jakiegoś, bo nie wszystko załatwiłam jeszcze, ale już powoli wracam, także odwiedziłam stare śmieci i teraz wracam już. Trochę mi się humor poprawił, ale chcę do domu. Podoba mi się to. Mogłabym takie mieć. Przyjemnie tak spacerować, jest fajna pogoda. A tutaj z tyłu choinka. To znaczy to, co zostało z choinki. Wygląda trochę jak maszt statku jakiegoś. Znaczy żagiel czy coś, ale no święta, święta i po świętach mamy jeszcze zimę. Co prawda, tak jak wam dzisiaj pokazałam rano, tyle śniegu leżało, bo napadało, to już nie ma śniegu. I powiem wam, że mi to serce pęka, że jest zima, a nie ma śniegu, nie ma mrozu. Ja wiem, że może głupio to brzmi, ale... Ale ja tęsknię jakoś taki, wydaje mi się. Po pierwsze, jak jest śnieg, to jest o wiele ładniej. A po drugie, no jak jest zima, to musi być zimno. Nie musi być śnieg. Więc jestem trochę niepocieszona, ale mam nadzieję, że jeszcze spadnie i jeszcze będzie zima prawdziwa. Także ja taką mam nadzieję, bo od razu, nie wiem, mi tak przyjemnie, jak rano wstaje i jest śnieg i jest zimno. To od razu przyjemnie, a tak to... Ja to lubię wiosnę, ale ja bym się chciała jeszcze zimą nacieszyć. Wróciłam do domu i pokazuję wam, o, zrobiłam zakupy małe, byłam w Biedronce i słuchajcie, to mnie tak uspokaja, naprawdę zakupy spożywcze są tak bardzo zaplanowane, więc sprawiają mi taką przyjemność, naprawdę wiem, czego się spodziewać, idę po to, czego szukam, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Także tak, tu się robi ciecierzyca, czy moczyła się całą noc, więc zaraz będę ją robić. Kupiłam mleko kokosowe, bo miałam do wyboru kupić mleko kokosowe albo otwieracz do tej puszki, która nie ma tego... No tego otwierania. No ale nie było otwieracza, więc kupiłam mleko. O. Kupiłam też tofu. Pierwszy raz znalazłam tofu w Biedronce, więc od razu wzięłam. Nie wiem, czy będę miała coś z tym zrobić, ale kupiłam w każdym razie zamiast mięsa do różnych dań.
płatki owsiane, które jem, ziemniaki do zupy brokułowej, które tutaj jest brokuł. Kupiłam też pomidory, bo miałam w planach. No i słuchajcie, kupiłam mięso. Nie jestem z tego zadowolona, ale kupiłam je tylko dlatego, że ostatnio jadłam przepyszne... jak to się nazywa? Ojej. Chili con carne u mojej przyjaciółki. Chłopak zrobił bardzo dobre chili con carne i po prostu tak mi zasmakowało, że stwierdziłam, że chcę zrobić. A chyba nie ma innej opcji niż zrobić to z mięsem. Jeżeli macie jakiś inny przepis, to dajcie znać, ale ja zawsze jak jadłam, to jadłam to z mięsem, no i niestety taka sytuacja. Także no raz kiedyś można, a nawet i pewnie się powinno, także no to tyle. Ale ogólnie wiecie, staram się nie jeść mięsa, więc to całe moje... A ja wam powiem, jaki jest plan, bo tak, generalnie ten dzień nie bez powodu był taki kiepski, on się po prostu kiepsko zaczął, bo wczoraj siedziałam chyba do pierwszej i obrabiałam film, który miał się pojawić dzisiaj na kanale. Niestety rano, to znaczy w nocy jeszcze wrzuciłam go, żeby się wrzucił na YouTube'a, ale okazało się, że on się źle wyrenderował i był po prostu takim... Nawet to nie był film, po prostu był głos, a był czarny obraz. No więc stwierdziłam, że no nie, nie mogę go puścić. Nie miałam czasu już czekać. Tym bardziej, że ten film naprawdę renderował się, słuchajcie, chyba 2 godziny. Więc jeszcze potem wrzucić na YouTube, no nie, niestety. Więc już miałam, wiecie, takie poczucie, że zmarnowałam naprawdę w nocy, dużą część nocy, kiedy mogłam spać. I robiłam film, który i tak się nie pojawił, więc po prostu byłam zła. No i potem to już po prostu przez ten śnieg. Autobus nie przyjechał, wszystkie przyjeżdżały, tylko ten jeden oczywiście nie, no bo jak to wszystkie mogą, ale ten jeden akurat nie może być o czasie. Więc taki miałam dzień, ogólnie już jest spoko, także mam po prostu dużo planów, dlatego że właśnie chcę zrobić sobie ciecierzycę, tym razem z innego przepisu, również z kwestii smaku, ale tym razem trochę inny przepis, także, także będę właśnie zaraz robiła sobie obiad na jutro. A co jeszcze? Ojej, zapomniałam teraz, co miałam zrobić, bo tutaj takie plany. No i się okaże zaraz, że nic. Kurczę, nie wiem. No to nieźle. A, jeszcze chciałam sobie włączyć Ziemię jak miłość oczywiście, żeby sobie, wiecie, uprzyjemnić ten wieczór, ale nie. Boże, już nie pamiętam. Torebkę wam zaraz pokażę, co tam kupiłam, a tak... Nie wiem, może sobie przypomnę, to ogarnę, ale... Wyleciało mi z głowy, więc oto takie plany. Korzystam z wolnej chwili, żeby wam pokazać moje dzisiejsze zakupy. Znaczy jeden zakup w zasadzie, z tyłu robi się obiad, bo ja nie mogę po prostu, jak ja mam coś do zrobienia, to ja po prostu wejdę i od razu to robię, więc nawet bez zastanowienia. Przypomniało mi się, jeszcze muszę film obrobić, przecież ten, którego nie obrobiłam, jeszcze vloga mam do obrobienia i teraz już sama nie wiem, co ja mam wrzucić po kolei, więc ja nie wiem. Ale to wiecie, to takie są duperele tak naprawdę, o czym ja wam mówię w każdym razie. Tutaj jest torebka Sabriny Pilewicz i powiem wam, że ja kiedyś, to było, słuchajcie, nie wiem, to mogło być 8 lat temu? Może 10, może nie, z 8 lat temu, tak myślę. Sabrina Pilewicz wypuściła taką torebkę, taką jakby a la aktówkę. Ona była taka dosyć duża, z taką rączką po prostu jakby do trzymania, albo wiecie, za uchwyt, albo tak na przegubie. Taka dosyć duża, taka rozchodząca się jakby a la w trójkąt i marzyła mi się ta torebka. Po prostu oglądałam ją na stronie i wiedziałam, że kiedyś będzie moja, że wiecie, że to jest ta torebka i tak bardzo chciałam ją mieć, no ale nigdy mi nie przyszło, nie dane mi było ją mieć. Natomiast teraz stwierdziłam, że szukałam czegoś trochę innego, wiecie, już trochę mnie znudziły te wszystkie torebki Corsa i tak sama nie wiedziałam, czego chcę i pomyślałam, że to jest dobry może moment, żeby po prostu wrócić do tego, co kiedyś chciałam i przekonać się, zobaczyć. No i tak, akurat mi też odpowiadała mi kształtem, kolorem i wszystkim, co tam wymyśliłam sobie, więc tak, tutaj mam kolejną torebkę. To jest taki pierwszy mój open box, słuchajcie. Zawsze tak się zastanawiałam, że przecież, kurde,
To tylko torebka, no nie oszukujmy się. Fajnie, jakby jak jest tak ładnie zapakowana, ale wiecie co, powiem wam, że to jest takie... Mam taki dylemat czasami, dlatego że jak się już kupuje coś fajnego, to ja mam tak, że wiecie, ja wolę pójść do sklepu, wybrać, dotknąć to i być przekonaną, wiecie, że płacę za to, widzę co to jest. I tak mi się wydaje, że jakby dodatkowe przeżycie mamy właśnie z samego tego kupowania, powiedzmy, tak? Z samej tej czynności i uczestniczenia w tym, a nie tak jak przez internet na przykład kupujemy sobie, no to nie bardzo mamy na to tam, wiecie, jakiś tam wpływ, po prostu nam zapakują i przyślą. Ale z drugiej strony powiem wam, że jechać specjalnie po to, żeby coś kupić, to jednak dla mnie jest strata czasu. Nie chcę teraz zabrzmieć jakoś, wiecie... Ale tak sobie pomyślałam, że to jest tylko rzecz, to nie jest aż warte tego, żeby poświęcać, wiecie, wieczór. Ja przy okazji jeszcze musiałam załatwić coś, więc to nie jest tak, że specjalnie po to pojechałam, bo gdybym miała jechać tylko po torebkę, to bym po prostu kurierem ją zamówiła. Ale przy okazji jeszcze miałam kilka spraw do załatwienia w centrum, więc akurat mi to było na rękę. No ale tak sobie pomyślałam, że kurczę, to jednak jest tak, no wiecie, ten moment kupna i wszystko fajnie, ale... Dobra, nieważne. Nie będę teraz jakby umniejszać temu, bo przecież chciałam, to pojechałam. Dostałam też takie czekoladki, bardzo wszystko jest ładnie zapakowane. Tutaj właśnie odwiązywałam te wstążeczki. Tu jest informacja, że torebka jest wykonana ze skóry naturalnej, wymaga szczególnej pielęgnacji. I tutaj też dostałam preparat taki do pielęgnowania tej torebki. I już mam po... Aha, tu mam jeszcze certyfikat i rachunek. Tak. Kurczę. No nieźle. No i tak. I już wam pokazuję, na jaką torebkę się zdecydowałam. Dajcie znać, jeżeli w ogóle wiecie, interesujecie się, to dajcie znać, co myślicie na dole, jaką torebkę kupiłam. Ale jeżeli ktoś się zna, to może już też mieć pewną podpowiedź, dlaczego tak długo trzeba było na nią czekać. To jest woreczek taki przeciwkurzowy, to wszystko jest bardzo ładnie zapakowane i wiecie co, wszystko jest w kolorze biało-czarnym. Bardzo ładnie to wygląda i jest takie konsekwentne wszystko. Dobra, i torebka. To jest torebka Modena. Modena czarna. Krokodyl, to nie jest prawdziwy krokodyl, ale ona jest tak tłoczona. Właśnie a la krokodyl, tu ma z tyłu jedną kieszonkę. Tutaj ma jedną taką dużą kieszeń. I w środku ma paski. Może ja je po prostu wyjmę. Jeden taki długi pasek zwykły. I tutaj jeszcze mamy... O, jeden pasek krótki z łańcuchami i dłuższy z łańcuchami. No może nie przypnę wszystkich, ale te z łańcuchami na pewno. No i tutaj to wszystko. Torebka jest takiej wielkości. Tutaj jeszcze w środku, on ma taki fajny paseczek, żeby coś przypiąć, można przypiąć klucze albo cokolwiek tak naprawdę, kosmetyczka, żeby nam się tam nie walała. Dwie takie kieszonki zapinane na ekspres, więc powiem wam szczerze, że no w ogóle bardzo mi się podoba. Jest bardzo przyjemna w dotyku, ona jest taka całkiem, taka gruba bym powiedziała, taka w miarę sztywna. Od środka też widzę, że jest wyłożona taką delikatną jakby gąbką, że nie jest taka, taka cieniutka po prostu. Sama torebka właśnie mówię, jest taka sztywna, jest w kształcie, no tak jak widzicie, nie za duża, nie za mała. Jest większa niż moja torebka Corsa, którą mam, ale to też jest inny model, jakby taka przez ramię, ale ona może być też taką torebką bardziej wizytową, elegancką, ale ona już się poprzecierała niestety i już nie jest takiej pierwszej nowości, świeżości jak była. No a ta jest, no idealnie pasuje, po prostu pasuje do czarnej, wiecie, do czarnej kurtki, do skóry, do płaszcza, do wszystkiego będzie pasować, do moich wszystkich butów, bo ja się staram po prostu kupować takie rzeczy, no i to jest to. Więc ja się powiem szczerze, bardzo cieszę. Tak jak powiedziałam wam, czekałam na tę torebkę, słuchajcie, od chyba sierpnia. Sierpień, może wrzesień. Kiedyś pojechałam, po prostu chciałam sobie kupić i słuchajcie, wchodzę do sklepu, mówię, że chcę, a pani mówi, że na tę torebkę są zapisy. No to się zapisała. I dopiero teraz przyszła, więc widzicie sami. Dobra, jeszcze wam pokażę, dostałam tutaj kolejną rzecz. No słuchajcie, super to wszystko wygląda, ale te wstążki, żeby teraz odwiązać, to jest, wiecie... No ale to jest ten moment też oczekiwania, wiecie, takiego otwierania tych rzeczy, ale tutaj nie ma nic specjalnego. Ja tutaj chyba dostałam jakąś szkatułkę, czy... Nie wiem, zaraz wam pokażę, co to jest. O! Coś takiego pani powiedziała. Ojej, lusterko!
Także o, tak to wygląda i w środku też mam czekoladki. Fajnie to jest zrobione, bo te czekoladki też są w ten wzór Sabriny Pilewicz. Taki malutki diamencik ISP tutaj napisany, także taki mały gadżet, wiecie, na poprawienie humoru i rekompensatę tego oczekiwania. Ale tak, powiem Wam, że bardzo się cieszę. Spełniło się takie moje małe marzenie, bo kiedyś marzyłam po prostu, żeby mieć torebkę Sabriny Pilewicz. I teraz mam, więc bardzo się cieszę. Dam Wam znać, jak ona się będzie nosić pewnie. A ona tutaj jeszcze na dole takie srebrne nóżki, jeżeli to dla kogoś jest ważne, ale to jest fajne, bo jak ją gdzieś kładziemy, to ona stoi na tych nóżkach, a nie na torebce. No, dla mnie jest super, po prostu mam nadzieję, że się będzie dobrze nosić. Jeszcze mogę zapiąć tutaj łańcuch jeden na przykład. Zobaczymy, jak to będzie. Szkoda, że ten łańcuch nie jest taki długi, żebym mogła przez, wiecie, przez nosić tak na krzyż. No co się dzieje? No dobra, może trochę źle ją zapiąłam. W każdym razie tak to wygląda. No trochę źle. Trochę nad tym popracuję jeszcze. No. Tak wygląda z tym dłuższym łańcuchem. No i tak, dobra, słuchajcie. Ja idę teraz coś zjeść, dokończyć to gotowanie, obrobię film i chyba się żegnam już z Wami. Jeszcze może sobie maseczkę dzisiaj zrobię, może zrobię ten peeling, ten co się robi raz na dwa tygodnie, bo akurat chyba teraz mi wypada, więc mogę sobie zrobić. I robię sobie taki dzień dla siebie, taki wiecie, chill out, bo naprawdę ten dzień był taki dla mnie trochę stresujący, trochę męczący, trochę taki wszystko w biegu, po prostu w ten weekend było wszystko w biegu. I mam wrażenie, że dzisiejszy dzień również był taki. Jeszcze miałam w ogóle, umówiona byłam na kolację z koleżanką, ale już zrezygnowałyśmy z tego, dlatego że ona w międzyczasie jeszcze załatwiła sobie wizytę u lekarza, więc już stwierdziłyśmy, że nie idziemy. Co mnie trochę ucieszyło, nie powiem, bo pomyślałam, że kurde, fajnie będzie właśnie, jak sobie wrócę do domu i będę mogła, wiecie, tak po prostu usiąść, odpocząć i tak się trochę nacieszyć tym spokojem względnym, bo tak jak mówię, dzisiaj wszystko w biegu, ale mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej, że to nie będzie tak wyglądało. Zrobiłam już też zakupy, więc też nie będę musiała jakoś latać po sklepach. No i tak, to mi daje taki spokój naprawdę, że wiecie, że już nie muszę. Dobra, także ja się z Wami żegnam. No chyba, że coś będę chciała Wam nagrać, ale nie sądzę. Myślę, że już po prostu włączam tryb wyłączania i taki offline, także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Tak, ciekawe jestem, czy zgadłyście, jaka to torebka, naprawdę. I kto nie oszukiwał, kto napisał na przykład dopiero jak zobaczył. Dobra, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia. Nie wiem, kiedy ten film pójdzie, ale nieważne. Do zobaczenia w następnych vlogach, pa!